Nie chcemy ani panowania, ani podbojów. Chcemy uczynić świat bezpiecznym dla demokracji, ogłosił na specjalnej sesji kongresu prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson. 6 kwietnia 1917 roku za przystąpieniem Ameryki do wojny opowiedziało się 373 kongresmenów. Wypowiedzenie przez Amerykanów wojny Niemcom diametralnie zmieniło układ sił na korzyść państw Ententy. 4 kwietnia 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego powołała nowy gabinet ministrów, którego prezesem został Jan Kanty Steczkowski, prawnik i bankowiec. Premier skierował do rządów państw centralnych notę zawierającą propozycję rozpoczęcia już teraz rokowań w sprawie definitywnego rozwiązania sprawy polskiej. Apel pozostał jednak bez odpowiedzi. 5 kwietnia 1918 roku Kurier Lwowski drukuje zarys propozycji nowego premiera Steczkowskiego, dotyczący m.in. polskiej siły zbrojnej. Co się tyczy sprawy wojska, to ma się przystąpić do tworzenia 4 nowych pułków piechoty z poboru. Korpusy generałów Muśnickiego i Michelisa odpowiednio zorganizowane powinny wejść do Królestwa i stać się kadrami Armii Polskiej. 6 kwietnia 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego mianowała Aleksandra Lednickiego pełnomocnikiem do spraw opieki nad obywatelami polskimi na terytorium Rosyjskiej Federacji Socjalistycznej. Lednicki miał zajmować się reewakuacją uchodźców. Rada Komisarzy Ludowych uznała jego pełnomocnictwa dopiero pod naciskiem Niemiec. 3 kwietnia, 79 lat temu, zmarł Walery Jan Sławek, jeden z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego i współtwórca Legionów. 3-krotny premier niepodległej Polski, marszałek Sejmu i współautor Konstytucji Kwietniowej. Po przegranej rywalizacji wewnątrz obozu sanacyjnego popełnił samobójstwo.